Siemanko, z tej strony Fan Milek, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam trzy kolejne wpadki youtuberów. Zanim zaczniemy, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych filmów. Oraz oczywiście standardowo, jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag wpadka, no to przypnę Wam serduszko. Ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejszy film. Pierwsza wpadka w dzisiejszym filmie należy do Freeza i jest ona na jego najnowszym filmie zatytułowanym Nie wiedzieli, na co się godzą. Na samym początku filmu mamy animację, że ktoś włącza MacBooka, czyli komputer firmy z nadgryzionym jabłkiem, tak jakby ktoś nie wiedział. Jednakże montażysta, który montował dany film, pomylił się i zamiast wkleić dźwięk komputera z nadgryzionym jabłkiem, no to wkleił tam dźwięk komputera z systemem Windows. Zobaczcie sami tą wpadkę. Druga wpadka w dzisiejszym filmie należy do Kamusia. Jest ona dosyć specyficzna, ponieważ tak naprawdę cały film jest jedną wielką wpadką. Kamerzysta na swoim kanale opublikował film, w którym cała ekipa nie daje spać hejterowi i jest to rzekomo dzień przed jego walką na gali Fame MMA. Jednakże dzień przed walką nasi bohaterowie byli w hotelu, co nawet możemy zobaczyć na innym filmie kamerzysty, ponieważ zdecydował się nagrać on film właśnie z tego, jak są oni w tym hotelu. Tak więc nie dość, że cały film jest jedną wielką wpadką, to dodatkowo kamerzysta zaprzeczył sam sobie, ponieważ w jednym filmie po prostu mówi, że dzień przed walką nie dają mu zasnąć, a w drugim filmie nagrywa, gdzie dzień przed walką znajdują się oni w hotelu. Jak dla mnie bardzo ciekawa wpadka, troszkę większa niż te, co zazwyczaj pokazuje. Trzecia wpadka w dzisiejszym odcinku należy do Kariny Pochwały i występuje ona w jej najnowszym odcinku, gdzie po prostu bohaterowie zgadują, co jest w pudełku. W 4 minucie i 14 sekundzie Karina podeszła do kamery w taki sposób, że niestety było widać jej za dużo. Zobaczcie sami. W tym filmie to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, standardowo zostawcie łapkę w górę, aby zwiększyć jego zasięg. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego, no i siema!